Ojciec Pio miał problem z kotami. Za dużo ich było w klasztorze i znalazł na to genialny sposób. Bardzo ciekawe, jak święty potrafił sobie załatwić sprawę ze zbyt licznymi kotami. Jak to zrobił? Brat Mikołaj, jadąc furmanką, robił zbiórkę zboża i ziemniaków po wsiach znajdujących się w pobliżu klasztoru. Jako człowiek prosty i niewykształcony nie lubił, kiedy ktoś mu się sprzeciwiał. Jedno złe słowo, a zakonnik obrażony od razu rezygnował z funkcji woźnicy. Dlatego ojciec gwardian pro bono pacis, dla świętego spokoju, albo dla dobrego pokoju, zgadzał się, aby brat Mikołaj hodował w klasztorze około 12 kotów. To trochę jest. Które żywiła wspólnota zakonna. W porze karmienia wszystkie zwierzęta rzucały się na miski z zupą, które brat Mikołaj napełniał w klasztornej kuchni. Nie tylko z kotami zakonnicy dzielili się swoją zupą, ale też z biednymi, a zwłaszcza z dwoma ślepcami, ojcem i synem, którym klasztor zapewniał południowy posiłek. Pewnego dnia ojciec Pio przyszedł, aby pozdrowić nieszczęśników i odkrył, że nie dostali nic do jedzenia. Natomiast koty najadły się do syta. Wstrząśnięty tym faktem, poszedł na skargę do ojca gwardiana. Nie mamy prawa, wykrzyknął. My, którzy żyjemy z jałmużny, dawać chleba kotom, jednocześnie odmawiając go biedakom. I szybko obróciwszy się w stronę celnika, dodał. A ty na co czekasz? Aby uwolnić mnie od tych zwierzaków. O ludzie, co to będzie? Co to będzie? Ojciec mówił, a ty na co czekasz, żeby uwolnić od tych zwierzaków? Pytanie pozostało bez odpowiedzi. Brat Mikołaj wyjechał właśnie na tygodniową zbiórkę jedzenia. Celnik wykorzystał to i podał kotom do jedzenia mielone mięso wymieszane ze strychniną, co pomogło się ich pozbyć. Po swym powrocie, nie mogąc znaleźć kotów, brat Mikołaj zadręczał się pytaniem, któż to pozbył się jego zwierząt? Ostatecznie jego podejrzenia padły na celnika, którego od tej pory zaczął ścigać. Kiedy tylko go spotkał, obdarzał młodego człowieka nienawistnym spojrzeniem lub gestem pogardy. W refektarzu zapomniał go obsłużyć, przed drzwiami gwałtownie go wyprzedzał. Stało się to natręctwem. Pewnego wieczoru, kiedy znaleźli się sami w kuchni, zakonnik zaatakował celnika grubiańskimi obelgami i najgorszymi pogróżkami. Mnich wychodził z siebie i był bliski jakiegoś nieopanowanego rękoczynu. Celnik tymczasem, siedząc po drugiej stronie stołu, zachowywał spokój. Dokonywało się w nim dziwne zjawisko. Wyraźnie widział dawne i bezpośrednie przyczyny wzburzenia brata Mikołaja. Można powiedzieć, że czytał w jego duszy. Było to zastanawiające przełożenie zdolności ojca Pio do czytania w ludzkich sercach. Wow! W napadzie złości brat Mikołaj chwycił duży nóż leżący na stole, oświadczając, że zaraz zdarzy się jakieś nieszczęście. Zatrzymał się jednak, jak osłupiały z ręką w powietrze, odłożył nóż i odszedł bez słowa. Co to było? Ja cię nie wiem, czy może ojciec Pio zainterweniował, ale to jest piękne po prostu, widzisz. Ojciec Pio pokazuje nam, ważniejszy jest człowiek niż zwierzę. Zwierzę są nam dane po to, aby służyły nam. My jesteśmy koroną stworzenia. My jesteśmy jakby monarchami, królami stworzenia. Nie jakiś kot, czy jakiś ten. One są, zwierzę jest o tyle dobro, ile służy człowiekowi. A jeżeli, no widzisz, zeżarły cały posiłek dla biedaków, dla ślepych, to co? Niestety. Zwierzę, co jest największa różnica, zwierzę nie jest w stanie powiedzieć, że istnieje. Ono nie jest w stanie zrozumieć tego, że istnieje. My wiemy. To jest dowód na to, że my możemy, właśnie mamy rozum, mamy abstrakcyjne myślenie. To pokazuje, że nasza dusza, nasza zasada życia jest poza poznaniem zmysłowym, poza ciałem jakby zmysłowym. Dlatego właśnie my, to jest dowód na to, że my mamy duszę. Możesz tworzyć nawet sobie obrazy różne, tworzyć różne abstrakcyjne obrazy, jak jest centaur, czyli człowiek i koń, połączyć je ze sobą. Pies tego nie potrafi. Pies nie potrafi liczyć, dodawać. Nie potrafi nic takiego zrobić. Właśnie to jest piękne, jak właśnie Pan Bóg stworzył świat hierarchiczny. Ojciec Pio respektuje tę hierarchię.
Uczmy się tego od Ojca Pio. Poznawajmy Ojca Pio. Poznawajmy. Warto znać tego kapucyna i proszę Was o modlitwę, aby te odcinki były codziennie. Salve Maria. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi e sempre.